Ewangelii Jury zaczynamy dzisiaj w dość osobliwym miejscu, bo przecież w samym środku Jurajskiego Morza. No i przed takim wspaniałym ostańcem. Brama Laseckich u podnóża Królewskiego Zamku Bobolice to to miejsce, które jest warte zobaczenia. I które odsłoni nam pewną tajemnicę. No, przede wszystkim Królewski Zamek Bobolice. Ale te ostańce to nie tylko w Bobolicach. Na całym szlaku Orlich Gniazd to właśnie na tych ostańcach ludzie budowali przepiękne zamki. Idziemy zobaczyć, jakie to były zamki. Zobaczmy. Podobno panuje taka legenda, że przejście pod tą bramą przynosi szczęście. No, najlepiej zapytajmy, jak to jest. Przechodził pan pod tą bramą. Tak, no teraz, no, pierwsze odczucia takie słońce, cieplej, jakoś optymistycznie, także chyba jakiś wpływ na to. Śmiało! Przejście pod bramą gwarantuje szczęście. Tak. Wszystkie młode pary z okolicy przechodzą pod tą bramą po to, żeby miały szczęście. Proszę iść dalej. I nie ma rozwodu wtedy. Mówią też, że jeżeli... Dzień dobry. Dziewica pod tą bramą przejdzie, to ona się zawali. Ale widzisz, że stoi, czyli dlatego spokojnie. Dlatego pewnie idziemy. No. Ale trochę się zaruszyła. Państwo, można zobaczyć, że teraz jak pchnę na tą skałę, prawda, pchnę tutaj, to ona się będzie ruszać. Widać? O, jeszcze teraz, mocno, uwaga. O, widać. Minimalne... Tyle się ruszyło, że coś ty... Takie wrażenie pierwsze już jest, no. A jak zamek? No właśnie, mi się bardzo podoba ta odbudowa. Z kolegami na dole żeśmy dyskutowali przed chwileczką, zanimśmy tu doszli, że jest to taki odpowiednik naszej polskiej masady, bym nazwał. Tam też jest wielka dyskusja, czy odbudowywać, czy nie, ale część tego pałacu jest już częściowo odbudowana i dzięki temu to żyje, to nabiera wyglądu i ludzie wiedzą, o co chodzi. Także ja bardzo popieram takie odbudowy, bo daje to ducha takiego życia z powrotem w te ruiny, które Szwedzi nam zniszczyli. No. Teraz są w Unii, niech tam dokładają nawet też jakieś... I panie redaktor, to jest właśnie ten głos w dyskusji, dlaczego warto zobaczyć cały szlak Orlich Gniazd. I odnawiać zamki. Warto. Ja popieram. Do zobaczenia. Do widzenia. Dzień dobry. Kucyki na jurze. No, to prawdziwe konie, tyle że dla dzieci. Kiedyś Zamek Bobolice był oazą dla koni rycerzy Jana III Sobieskiego, a dzisiaj to turyści są tymi rycerzami na jurze. Z tymi rycerzami to jest troszeczkę w dzisiejszych czasach inaczej. Tu głównie jest agroturystyka i jest na jurze bardzo wiele ładnych tras, gdzie można pooglądać, pozwiedzać i naprawdę w miły sposób spędzić wolny czas. Niech się pani z nami podzieli wrażeniami, jak to się ogląda tą jurę z tego miejsca. Jest tutaj bardzo pięknie, można wiele zwiedzić, zobaczyć i chętnie polecam, żeby tu przyjechać. Widać, jak piękne to miejsce. No, piękna jura. I to jest właśnie ten szlak Orlich Gniazd. Królewskie zamki zbudowane na pięknych jurajskich ostańcach.
I to proszę sobie wyobrazić, król Kazimierz Wielki już w XIV wieku zbudował aż 47 takich zamków. One ciągnęły się aż od Krakowa po Krzepicy za Częstochową i aż nie do wiary, że jeden taki zamek kosztował kiedyś aż 12 tysięcy grzywien srebra. A jak to się da przeliczyć? A w przeliczeniu na dzisiejsze czasy to te kilkanaście tysięcy grzywien srebra to jest tak naprawdę kilka ton srebra, żywego srebra. No więc jeżeli telewizowie chcą policzyć, ile taki zamek naprawdę kosztował, to muszą po prostu dowiedzieć się, ile kosztuje dzisiaj jeden gram srebra. No i pomnożyć to przez kilka tysięcy i wtedy będą mieli wartość takiego zamku. Po co był ten cały wysiłek? Czy to się opłacało? Opłacało się, bo wtedy Polska była najlepiej strzeżona od strony zachodniej, bo wtedy stamtąd niebezpieczeństwo mogło nadchodzić. I tak naprawdę te kilkadziesiąt królewskich zamków było genialną linią obronną średniowiecza. To właśnie dzięki tym zamkom można było szybko transportować informacje, wiadomości z Krakowa aż za Częstochowę do Krzepic, gdzie ostatni królewski zamek był. No i przede wszystkim zamki te były schronieniem dla rycerzy, którzy patrolowali granice Polski od strony zachodu. Na czym to polegało? Jak oni sobie przekazywali te informacje? No, z wieży każdego zamku można zobaczyć wieżę innego zamku. I w ten oto sposób różnymi sygnałami świetlnymi czy też dymowymi można było odpowiednie informacje przekazywać i w taki sposób ta linia obronna średniowiecza, ten szlak od gniazd tak naprawdę był pierwszym średniowiecznym telegrafem. Czyli było to nie tylko piękne pod względem architektonicznym, ale przede wszystkim z punktu widzenia obronności Polski. Mieliśmy genialnego króla. Kazimierz Wielki to ten, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. I stąd te jurajskie warownie do dzisiaj. Które też przeżywają oblężenie, ale już zupełnie inne. No, dzisiaj to jest takie bardzo przyjemne oblężenie. To już nie rycerze, którzy nadjeżdżają konno pod mury zamku w Bogolice, ale turyści. I tych chcemy tutaj mieć jak najwięcej. Rzeczywiście widać. Widać jeden zamek. Drugi no i widać też? Drugi zamek. Tam właśnie widać wieżę zamku w Mirowie. I proszę zobaczyć, jak to blisko, jak wspaniale wszystko można zobaczyć. To właśnie z wieży jednego zamku na wieżę drugiego zamku można było przesyłać informacje. To podobno fenomen. Odległość między tymi zamkami. Rzeczywiście, zamek Mirów jest oddalony zaledwie o 1200 metrów linii prostej od zamku Bobolica. To przez górę Bukowiec, bo to ta góra przeszkadzała właśnie w tej komunikacji i po wybudowaniu zamku w Bobolicach musiano wybudować obok drugi zamek, żeby ta komunikacja z Krakowa do Częstochowy nie była przerwana. Nazwano tą odległość Małymi Tatrami. No, to przede wszystkim grzęda Mirowsko-Bobolicka, która rozciąga się pomiędzy zamkiem Mirów a zamkiem Bobolica. Ale dlaczego mały? Dlaczego małe? To jest duża, wielka, ogromna, jurajska grzęda Mirowsko-Bobolicka. Mekka dla wspinaczy, z Turią Kukuczki i wieloma innymi wspaniałymi ostańcami, na których się można cudownie wspinać. To na wierzchu, ale ma też swoje tajemnice pod. No, to tam w jaskini Stajnia, właśnie na grzędzie Mirowsko-Bobolickiej, odkryto pierwsze w Polsce i pierwsze na wschodzie Europy szczątki Neandertalczyka, naszego Bobolusa jurajskiego. Już wtedy wiedział, które tereny wybierać. Prawda? Dziś już żegnamy się z zamkiem Bobolice. No, z zamkiem Bobolice tak, ale nie ze szlakiem Orlich Gniazd. Mam nadzieję, że już wkrótce zobaczymy i zamek w Olsztynie, i zamek w Rapsztynie, i zamek w Ostrężniku, no i Pieskowej Skale, mam nadzieję. W kolejnych odcinkach będziemy więc wracać do odkrywania Jury. Odkrywamy Jurę na szlaku Orlich Gniazd. A dzisiaj do zobaczenia i do widzenia.